Cześć, tu Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. W tym filmie pokażę Wam około 62-metrowe mieszkanie miłośnika literatury, który z pasją zgłębia historię swojej rodziny. Więc chociaż jesteśmy w nowym budynku i wnętrze ma niecały rok, to nie zabraknie tu sentymentalnych akcentów. Zaczynamy jak zwykle przy drzwiach i tu od razu mamy szafę, ale opowiem Wam o niej za chwilę. A teraz spójrzcie, jak została pomalowana ta wnęka przy wejściu. Ona jest odcięta ciemniejszym kolorem. I tu na ścianie mamy też ramkę ze sztukaterii, która wlewa się na sufit, a poniżej, w środku ramki, ale nie na samym środku, znajduje się lustro. Ono jest umieszczone w taki sposób, żeby było na przedłużeniu korytarza. I zobaczcie, że nawet takie przestrzenie, w których nie mamy zbyt wielu mebli, które nie pełnią zbyt wielu funkcji, możemy ograć kolorami i dekoracjami w taki sposób, by były ciekawe. Tu w rogu stanęło stare siedzisko przywiezione z poprzedniego mieszkania. Dlaczego? Dlatego, że kot upatrzył sobie ten mebel na swój drapak i nie było sensu pozbawiać go ulubionej zabawki. Tym samym zostało zminimalizowane ryzyko, że zacznie drapać nowe meble. Często Wam pokazuję szafy, które mają fronty od samej góry do samego dołu i ewentualnie szuflady wewnętrzne. Tutaj jest inaczej. Szuflady są dostępne od razu za jednym pociągnięciem ręki, bez potrzeby otwierania frontu. I to jest bardzo wygodne rozwiązanie. Nie daje nam tej modułowości i możliwości przestawiania sobie wyposażenia wewnętrznego, ale zdecydowanie na co dzień dużo łatwiej korzysta się z szuflad, które mamy od razu dostępne. I ta szafa wyróżnia się jeszcze jedną ciekawą rzeczą, gdyż została spłycona. W związku z tym, że tutaj są przyciski, zamiast przestawiać ten element na ścianie, stolarz zaproponował, że po prostu trochę skróci boki szafy i wszystko wtedy elegancko się spasuje. A tu obok mamy drugą, jeszcze większą szafę z tej samej serii i ona znowu ma poniżej szuflady. Natomiast z drugiej strony mamy wejście do schowka. Początkowo w projekcie była tutaj druga łazienka, ale nie było potrzeby jej robić, a zamiast tego taki schowek świetnie się sprawdza, bo nie tylko pomieści bardzo dużo rzeczy, ale też łatwiej po nie sięgnąć i nie ma takiego ścisku jak w szafie. W korytarzu na ścianach początkowo jedyną dekoracją miała być biała lamperia odcięta listwą dekoracyjną. Ale okazało się, że w tym miejscu są zrobione skrzynki z bezpiecznikami i to niestety trochę psuje efekt. Na szczęście udało się temu zaradzić, wprowadzając lustro i taki panel dekoracyjny, który tak naprawdę jest frontem i można go otworzyć, dostając się bez problemu do całej zawartości skrzynek. Salon jest połączony z kuchnią i zdecydowanie króluje tutaj kolor zielony. Chciałabym jednak najpierw nas troszeczkę pochwalić, bo pojawia się tu kilka elementów inspirowanych naszymi filmami. Na przykład kolor sofy został dobrany po obejrzeniu filmu z pomarańczową sofą i niebieską kuchnią, podlinkuję Wam. Płytki w kuchni są takie same jak te, które wybrałam urządzając czarną kuchnię, a na dole jest dużo szuflad, które zawsze Wam polecam. Przyjrzyjmy się teraz kuchni trochę uważniej. Na dole, poza szufladami, mamy jedną szafkę i tutaj obok zlewu również zmywarkę. A na górze mamy jeden front przeszklony, który pomaga wyeksponować rodową zastawę, a zarazem ogranicza jej kurzenie się. W pozostałych szafkach znajdują się naczynia, ale też produkty spożywcze i mamy tutaj też półki otwarte, na których można wyeksponować ładne przedmioty, a nawet takie rzeczy jak ryż w słoiku fajnie wyglądają i też swoim jasnym kolorem przełamują ciemną zieleń frontów. Zwróćcie też uwagę na uchwyty, które są kwadratowe, dość niestandardowo. One są takimi właściwie uchwytami salonowymi, ale zostały wybrane do tej kuchni ze względu na lodówkę, która również ma taki kwadratowy uchwyt. A jak już o lodówce mówimy, to popatrzcie też, że ona jest lustrzana. Można się w niej przejrzeć, a przez to, że stoi przy oknie, to ładnie odbija światło, a siedząc na sofie możemy w lodówce podziwiać zieleń zza okna, która jest tu za rogiem. Po dwóch stronach piekarnika są szuflady cargo i one początkowo miały być takie z dwoma
półeczkami, ale przez omyłkę zostały kupione takie z wieszakiem na ściereczki. I mimo tego, że to nie było planowane, to ostatecznie obróciło się na korzyść, gdyż tutaj zostały powieszone akcesoria kuchenne i nie trzeba było montować szyny na ścianie. Stół został kupiony przez internet i gdy przyszedł, okazało się, że blat jest trochę zniszczony. Sklep uwzględnił reklamację, przysłał nowy blat, no tego teraz stół wygląda pięknie, a ten stary blat został wykorzystany i ten fragment, który był w porządku, został przerobiony przez stolarza na taki mniejszy stolik kawowy. W mieszkaniu pojawiają się też lokalne akcenty. Jesteśmy na dzielnicy Jożyce i tu mamy plakat przedstawiający grafikę, która jest również w formie muralu na ścianie jednego z budynków w okolicy. Tu dalej mamy też na półce książki o Poznaniu, więc ten lokalny patriotyzm jest mocno zarysowany. I zwróćcie uwagę od razu na ten regał, na którym pojawiają się takie koszyki. I one nie są stałym elementem tego mebla. To jest raczej takie wyposażenie wewnętrzne, ale tutaj bardzo fajnie, stylistycznie też pasuje i pozwoliło lepiej wykorzystać przestrzeń pomiędzy półkami. Tu na półce rozrasta się powoli kolekcja młynków do kawy, która nawiązuje do kolejnej pasji właściciela i z każdym z tych młynków wiąże się ciekawa historia i podobnie jest z wazonami, które pojawiają się w różnych częściach mieszkania, a każdy z nich pochodzi od bliskiej osoby i o niej przypomina. Gdy remont był już praktycznie skończony, okazało się, że miejsce, w którym deweloper zostawił kable, niestety koliduje z drzwiami balkonowymi i nie można zrobić tu zbyt dużej lampy. Oczywiście można by było przesunąć te kable trochę, ale w momencie, kiedy remont jest na wykończeniu, to niekoniecznie jest najlepszy moment na takie brudne prace. Dlatego została wybrana inna lampa niż początkowo była w projekcie. Na balkonie kwiaty są dobierane według klucza kolorystycznego. Wszystkie są białe, z jednym wyjątkiem. Tu mamy czarne surfinie, bardzo rzadkie, a piękne. Poduchy jeszcze czekają na rozpakowanie, aż sąsiedzi skończą się urządzać, żeby nie osiadał na nich pył remontowy. A za mną jest taka konstrukcja, która nie była tu od samego początku. Dorobił ją stolarz, tu jest przyczepiona na solidne śruby, a chodzi o to, żeby rośliny mogły piąć się w górę i osłonić od sąsiadów z sąsiedniego budynku. Teraz jesteśmy w pokoju właściciela, w którym jest cała masa książek. Zostały tu zrobione półki na dwóch ścianach, tu już dalej się nie dało, bo jest okno. I w ramach tych półek ciekawe są szczególnie te z książkami o Elizie Orzeszkowej i z dziełami Elizy Orzeszkowej. I nad nimi jest tabliczka z nazwą placu Elizy Orzeszkowej i co ciekawe, podobną tabliczkę pokazywałam Wam w filmie nagrywanym w mieszkaniu w tej samej dzielnicy, w jakiej teraz jesteśmy i tamta tabliczka była właśnie inspiracją do kupienia tej. A teraz spójrzcie tu niżej, bo pod półkami znajduje się kaloryfer, dlatego one nie są do samej ziemi i ponieważ ten kaloryfer i tak nigdy nie jest włączany, to przed nim stanęła szafka zrobiona przez pradziadka właściciela. Pradziadek miał swoją stolarnię i wykonał ją wiele lat temu. Ona potem cały czas była w rodzinie, trochę też przeleżała w piwnicy, a teraz ma tu kolejne życie. Z tej strony pokoju jest wnęka, w której stanął duży sekretarzyk. Nie było łatwo taki znaleźć, gdyż większość jest zdecydowanie węższa, a chodziło o to, żeby on dobrze wypełnił tę wnękę. I gdy już na szczęście udało się go kupić, to pod jego kolor zostały dobrane pozostałe meble w pokoju. Spójrzcie też na ścianę w tej wnęce. Tu znajduje się tapeta w paski, która właścicielowi kojarzy się z babcią, jej opowieściami i mieszkaniem. I na ścianach mamy też zdjęcia, stare zdjęcia, na których są babcie, dziadkowie, prababcie i pradziadkowie.
Z tej strony pokoju jest stolik po starej maszynie do szycia, który teraz pełni funkcję kwietnika, a nad nim na ścianie dwie ilustracje. Jedna przedstawia właściciela tego mieszkania z kotem, a obok jego babcia z jej kotem. Ten pokój, w przeciwieństwie do pozostałych, nie jest utrzymany w zielonej kolorystyce, gdyż jest to pokój mamy właściciela i ona zdecydowała się na takie barwy bardziej różowo-fioletowe, takie jak w poprzednim mieszkaniu. I również z poprzedniego mieszkania są tu meble, a udało się je ustawić w dużej mierze dlatego, że jest bardzo fajny rozkład tego pokoju. Ściany są podobnej długości, to nie jest taki pokój typu wagon, a dodatkowo zwróćcie też uwagę na umiejscowienie okna i drzwi. Dzięki temu, że nie są w narożnikach, to na przykład za drzwiami zmieściła się szafa. Gdyby drzwi były bardziej w tamtą stronę, nie byłoby już takiej możliwości. W łazience jest wanna, która pełni też funkcję prysznica. Dlatego została wybrana taka, która tu jest trochę szersza i ma też płaskie dno, na którym wygodnie można stanąć. A na górze oczywiście deszczownica, tutaj szyba oddzielająca od reszty łazienki, więc branie prysznica jest zdecydowanie komfortowe, mimo tego, że z pozoru mamy do czynienia po prostu z wanną. Pralka początkowo miała być inna, płytsza, jednak ostatecznie stanęło na tym modelu, więc też blat został zrobiony głębszy. Jednak szuflada została ta sama co wcześniej, zamontowana w głębi, przez co wysuwa się spod blatu tylko częściowo. I to może nie jest bardzo poważny mankament, natomiast często się z tym spotykam, że zmieniając trochę projekt, często na etapie realizacji, nie przemyślimy, nie weźmiemy pod uwagę wszystkich aspektów. Przeważnie elementy wyposażenia wnętrza są mocno ze sobą powiązane, no i potem mogą wyskoczyć znacznie poważniejsze konsekwencje. Dlatego szczególnie wtedy, kiedy ekipa zadzwoni i zapyta, czy coś można zrobić trochę inaczej, naprawdę zastanówcie się 3 razy, zanim powiecie, że tak, żeby po prostu uniknąć ewentualnych problemów. To, co jest bardzo fajnym elementem tej łazienki, to duże lustro, które nie tylko ją optycznie powiększa, ale też przez to, że zostało zamontowane tak wysoko nad umywalką, nie zachlapuje się i nie trzeba go tak często myć, więc mamy rozwiązanie win-win. W tym filmie to już wszystko, ale nim przełączycie na kolejny odcinek, zostawcie łapkę w górę i komentarz. Zachęcam też do subskrybowania kanału i zapraszam na wnętrzazewnętrza.pl. Do zobaczenia. Pa, pa!